If you look at the back of this cloth, there is a formula for water and amino acids. They are common, ubiquitous, throughout our universe. There is life. If you have water and amino acids, you only need electricity, and there is life. So we're here to look for universal life, which is peace. Now, all these years later, there is another mass migration, and it's coming to Europe from the Mideast. This is another great tragedy. Kopkaję z Nowego Jorku i takie wprowadzenie do tego Jim Constanto z Nowego Jorku. Nie znam wszystkich artystów, nie zdążyłem ich poznać, dlatego że część z nich była in statu na scendi w momencie tworzenia i trudno było ze wszystkimi porozmawiać, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy my wszyscy będziemy mogli poznać ich osobiście. Kolejna odsłona, ósma już odsłona projektu Sztuka w przestrzeni publicznej. Projektu, który dzięki małżeństwu mecenasów sztuki, dzięki Dorocie i Tomaszowi Tworkom od 9 lat, każdych tych dni początku września towarzyszą nam w Kielcach i dzięki nim mamy okazję uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych, nie przyglądać się wydarzeniom artystycznym, tylko w nich uczestniczyć. W tym roku zupełnie inaczej. W tym roku w innym miejscu rozmawialiśmy z Tomkiem. Wydawało mi się, że Dorota i Tomasz przyzwyczaili nas już do tego, że każde z tych artystycznych wydarzeń odbywa się na Placu Artystów w centrum Kielc. Ale Kielce to nie tylko centrum. Kielce to też historia, o której przed chwilą słyszeliśmy. Taka historia, która to paradoksalne i może nielogiczne. Historia, która jest jednocześnie przyszłością. Będziemy wchodzić poprzez tę historię w przyszłość, wywoływać tę przyszłość. I to prawda, że dzisiaj jest wielki dzień, świąteczny dzień, jak słyszeliśmy, szczęśliwy dzień. Zrzekłeś się niejako gospodarzenia tej imprezie, zaprosiłeś artystę o światowej sławie, a on z kolei poprosił swoich przyjaciół, którzy wędrują z nim po całym świecie. No i tak to się zaczęło. Nie, tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że pomimo tej odległości od Placu Artystów Państwo tak licznie przybyli. Miałem taką, szczerze mówiąc, nadzieję, że to wydarzenie jest na tyle ważne dla nas wszystkich, tych, którzy kochają sztukę, że bez względu na miejsce znajdziecie czas i możliwość przybycia. Bardzo dziękuję Pawłowi. Paweł przyjął moje zaproszenie. Ja nie miałem okazji go znać wcześniej, więc tak szukałem kontaktu. Ten kontakt udało się zdobyć dzięki tutaj stojącej obok Karolinie. Tak, to jest prawda i za to serdecznie dziękuję. I okazało się, że potrafimy pomimo tej odległości i różnicy w wykształceniu, ja inżynier, on artysta, Kielce, Warszawa, potrafimy razem rozmawiać, potrafimy razem szukać wspólnych tematów, wspólnych wątków i z tych naszych rozmów pojawił się ten projekt. Projekt jest absolutnie Pawła, ale Boźnica to nasze dzieło, a ona niejako stworzyła pewien pretekst do projektu. Ponadto pewnie Państwo pamiętacie to słynne hasło Wish and Go, dwoje w jednym. Ja nie sądziłem, że zapraszając Pawła Althamera, zaproszę jednocześnie 20 fantastycznych artystów, którzy przylecą do nas z całego świata. To było dla mnie zupełnie nowe i odkrywcze i też za to bardzo dziękuję, bo dzięki temu, proszę Państwa, dzisiejsze wydarzenie jest pełniejsze. Jest tej sztuki więcej, bardziej różnorodnej, bo ci artyści mają swoje dokonania, swoje przemyślenia, swój świat, mają jeden wspólny wątek, który dzisiaj tutaj łączy, ale jednocześnie każdy z nich jest inny i to jest fantastyczne na tym spotkaniu, że każdy zrobił coś, co mu w duszy gra i co mu się wiąże z tym miejscem. Mogę tylko tyle jeszcze Państwu powiedzieć, że Paweł mi tu mówił jeszcze wczoraj wieczorem, że tu jest doskonała energia i ta energia pozwala tworzyć dobre rzeczy, więc mam nadzieję, że wszystkim Państwu to, co artyści stworzyli, będzie się oczywiście podobało. Zapraszam do
oglądania, zapraszam do przeżywania. Dzisiejsze wydarzenie jest też troszeczkę inne, bardziej powiedziałbym multimedialne, bo będziemy mieli oglądanie tej całej sceny plastycznej, którą mamy za nami. Będziemy mieli filmy, które będą częścią, nie będziemy mieli koncert muzyczny, bo wśród grupy zaproszonych artystów byli również muzycy. W związku z tym to było takie multikulturowe spotkanie Nomada w Kielcach 2016. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Pawła na scenę oczywiście. Paweł Althammer zupełnie inaczej dzisiaj wygląda niż od poniedziałku do tych godzin poprzedzających, minut poprzedzających finisarz. Bardzo Paweł, proszę. Paweł Althammer, tak jak każdy z nas, po prostu się zmienia. Ale to nie jest opowieść o Pawle Althammerze, tylko o przyjaźni. Przyjaźni do siebie, o przyjaźni między ludźmi, mojej nowej przyjaźni z Tomkiem Tworkiem. I brakuje mi tu jeszcze Ewy, która wygląda jak twoja żona i nazywa się Dorota. Moja żona nazywa się Dorota, tak. Proszę cię, przyjdź do nas. Bo oprócz tego, że powiedziałem dużo o przyjaźni, o miłości. Są ludzie, którzy oprócz tego, że kochają siebie, mają tej miłości tak dużo, że kochają was, swoje miasto i nas pokochali. Nas po prostu włóczy kiju z całego świata, którzy tu przyszliśmy po prostu pobudować nasze totemy, magiczne zabawki. I ta gra jest tylko po to, żebyście tutaj się z nami spotkali, zrozumieli, że żyjecie w wybranym miejscu, w fenomenalnym miejscu i macie taką przyjaźń wokół siebie. I takich dwóch twórców. Co tam nasze rzeźby, nie? Ja was oczywiście wszystkich pozdrawiam i za chwilę chciałbym zaprosić wszystkich moich wspaniałych artystów, ale kumpli, koleżanki, sąsiadów. Zresztą później zrobimy to samo, co zawsze, czyli wszyscy staniemy sobie na scenie. Ale najpierw przyjdźcie tu do mnie, moi przyjaciele. Przyjdźcie tu. Jesteście teraz bezimienni i chciałbym, żebyście na chwilę stanęli tutaj na tej naszej wspólnej płaszczyźnie, na tym podium, na tym szczycie i skorzystali z tego cudownego momentu, żeby się dumnie zaprezentować, bo jesteście wspaniali. Paweł, po angielsku poproś. Okay, maybe we'll start with my so-called English or American or just international friends. Jim, please come to me. Jewgen Samborski z Oksaną. Mistrzowie świata w rzeźbieniu w gałęziach. Dobry wieczór. Jestem Jewgen Samborski, to jest moja dziewczyna Oksana. Przyjechaliśmy z Ukrainy i ta rzeźba, którą widzicie z prawa, taka surowa, to jest nasza praca. Powstała ona z tego, że Paweł przywiózł tutaj dwa korzenia, które zabrał z tego miejsca, na którym stoял ten dom modlitwy. I my zareagowali na nich tak, że powstał pomysł taki zrobić człowieka, który jest przymusowo przemieszczalny, musi się przenosić. Kojarzy się mi to z, na przykład z Żydami II wojny światowej i też ten temat jest dla mnie aktualny teraz, bo wiadomo, co się dzieje teraz w Ukrainie. I, no i zrobiliśmy taką, jakby taką surową postać człowieka, który jest przymusem, musi szukać innego domu. Dziękuję. Zapraszamy, nie? Wszystkich tutaj. Staniemy sobie chwilę. Damy radę. Zrobimy taki performance dla was, nasi gospodarze. Chcemy się po prostu przedstawić, tak jak jesteśmy jako zespół. Pracujemy razem i potrafimy czasami znieruchomić na chwilę przed wami, co nie jest dla nas supernaturalne i często nas wyłowi do takich gier, ale postaram się. Brian, come to me please, my brother. Welcome. You have a few minutes till 1 hour to speak about your life, friendship, and everything makes connection between us. Okay.
I didn't know I was going to speak until 35 seconds ago. I've never made art next to a cemetery before. And it's good to be alive. And I don't understand how material works anywhere I've ever been. But I think people are the most beautiful things on the planet as a person. That's what I think. And I'm just happy to be alive with all of you. So, thank you. Is Jacob? Jacob! Hello, I'm Jacob. Came from Brooklyn. I'm a musician. It's my sixth project with Pavel. I think we started 2013. So it's a real pleasure to be here. We're going to be performing tonight with Robert, Jim, and Kenyor, and a few others. So happy to be here. Thank you, guys. It's a beautiful experience. Jim. Introduce yourself again. Hello. 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 Thank you for letting me come here and be a part of this. And I want to thank Pavel, of course. I was lucky enough to meet Pavel in Berlin with Artur and many other people. Yeah, we can call Artur as well. Of course, Artur and Zofia, please. Please, yes. And many more, but that's when that was 2012. And since then, he's come to New York a few times and I've come back. And I really wanted to say something in Polish, but every time I asked someone how to pronounce that word, they would all give me a different pronunciation. So, rather than embarrass myself, I would just want to thank you in English. Zaprośmy do nas Marka Cycułę, który jest zarazem i gospodarzem i gościem tego wydarzenia. Zresztą mamy tą chyba podobną sytuację wszyscy tutaj. Witaj, Marek. No, niezmiernie się cieszę, że być w tej wspaniałej grupie tych artystów, jako tutaj członek tego społeczeństwa kieleckiego. Cieszę się bardzo, że jesteśmy na poziomie i możemy uczestniczyć w takich międzynarodowych, wysokich wydarzeniach. Moja praca jest w środku w tej domu modlitwy, jestem zbliżony do tego, co się tu działo, znam ten teren i moja praca jest bardziej taka związana z religią żydowską i z tym przekazaniem, która taki dom i taki dom modlitwy powinien przekazywać społeczeństwu. Więc jest tam praca w środku, taka mistyczna, na 300 talerzach z fabryki porcelany Ćmielów. Są litery hebrajskie, które są początkiem Biblii i one są pomieszane w środku i zapraszam ludzi, żeby wyjmowali sobie te talerze, układali na podłodze i wychodzą z tego różne słowa i różne inspiracje. To jest taki kabalistyczny przekaz. Dziękuję bardzo i cieszę się bardzo, że uczestniczę w tym waszym wydarzeniu. Przychodzi do nas Aga, chodzi do nas Aga Schroeder. Właśnie jest zmęczona, skończyła przed chwilą budować kuczkę, którą będziecie mogli odwiedzić. Marcin Nathammer, mój brat, się zakrada, ale no chodź, przecież mam kontakt wzrokowy, nie muszę mówić wszystkiego. Chodź za mnie. Chodź. Dzień dobry. Chciałam podziękować wszystkim Państwu za przybycie, tak liczne. Jestem cały czas w biegu pracowym, więc bardzo proszę, znaczy przede wszystkim zapraszam do kapsuły, którą zbudowałam. Ona jest od drugiej strony Bożnicy i wchodzi się do środka tej kapsuły przez Babiniec, czyli to są lewe drzwi do góry i tam jest wejście do kapsuły, w której można odpocząć, pokontemplować i już niedługo spojrzeć w gwiazdy. Serdecznie zapraszam i też zapraszam do rozmowy ze mną indywidualnej.
tak, żebym mogła przedstawić może jakoś szerzej ten projekt i koncepcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Aga. Zapraszam teraz Maję Gordon. Ta-da-da. Maja, mikrofon proszę dla ciebie. Mikrofon. I co? Ja tutaj piekę macę. Macę piekę, po prostu piekę macę, żeby ludzie wiedzieli, z czego jest zrobione. I jak? I jak smakuje. I można spróbować i zjeść i się cieszyć. I wspaniałe spotkanie z wspaniałymi artystami, kolegami i ludźmi. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dzień dobry. No, skoro już wywołana do tablicy, to jeśli Państwo spojrzycie tam lewo, takie tajemnicze pudełko, to jest moja wersja namiotu, sukotu, które się kojarzyć powinno z radością, ze świętem, z obfitymi plonami i ze spotykaniem się z ludźmi. Powinny tam leżeć kartki z opisem projektu, ale gdyby ktoś chciał porozmawiać, to zapraszam. I zapraszam też do środka, ponieważ płaszczyzny w środku są zupełnie inne niż te, które pokrywają nam. Dzięki. Natalia Rzyska. Natalia Rzyska. Zapraszamy cię. Opowiadaj. Śmiało. Ja mam wszystko. Witam bardzo. Przyjechałam z Warszawy na zaproszenie Pawła. Dziękuję bardzo. I zapraszam do oglądania moich prac w części przeznaczonej dla kobiet, tam gdzie kapsuła. Są moje prace malarskie, gdzie starałam się jakby w symboliczny sposób ująć kobietę. Dziękuję. Zapraszam cię, Jasiu. Jasia Rajkowska. Jest gdzieś tutaj ze Zmojorze z rodziną. Może też z rodziną przyjedzie. Wypatruję cię. Może jest pod palmą. No dobrze, słuchajcie, kto nie przyjdzie, to go spotkacie. Idzie. A. Chodź, Asia. Dołącz do nas. Czy mojego brata już przedstawiałem, który nas tu przywiózł złotym autobusem i skromnie się chowa w drugim rzędzie? Ja wam przywiozłam 5 drzewek. Tam są zasadzone. I mam nadzieję, że będą piękne i że będą rosły. I mam nadzieję, że ktoś się nimi zaopiekuje. To jest część projektu, ta odpowiedzialność za to, żeby takie życie skądinąd tutaj się przechowało przez zimę. Więc jak przyjdą pierwsze przymrozki, to jeszcze nic nie należy robić. Z praktycznego punktu widzenia. Bo one się muszą zahartować. I potem trzeba je osuszyć, posprejować jakimś środkiem grzybobójczym i owinąć go włókniną. Nie wiem, kto to będzie robił. Może pani Dorota, albo pan Tomasz, albo pan prezydent, ale bardzo was proszę, to życie trzeba strzec. To jest 5 istot tak naprawdę. I one teraz, jak my rozmawiamy, to po cichu wypuszczają korzenie. Zakorzeniają się tutaj i to jest bardzo ważne. Może to nie są ludzie, ale to są istoty. Tak, dziękuję za przedstawienie istot i połączenie ich w nasze spotkanie. Dziękuję. Zapraszam teraz Roberta Brylewskiego. On już gra. Dzień dobry, cały czas jestem. Ogromnie mi przyjemnie tutaj być ze wszystkimi. Brak mi słów, dlatego nerwowo kram na bębenku. Dziękuję. Słuchajcie, Michale Sleskinie, przyjdź do nas, proszę. Trochę to jest jak wywoływanie duchów, takich dobrych duchów. Dzień dobry, nazywam się Michał Sleskin. No, tu chcę przede wszystkim podziękować naszym mecenasom i Pawłowi, że miałem okazję odnieść się do tego ważkiego chyba w sumie zagadnienia, jakim jest poszukiwanie tolerancji i teraz chyba bardzo aktualne i zagrzebywanie jakichś starych spraw, a raczej stawiania sobie pytania, co nas łączy, a nie co nas dzieli. No dlatego dzięki temu mogłem
tutaj zbudować taki obiekt, który z jednej strony jest taką bramą, która zamyka tą przestrzeń i gdzie można się jakby poddać tym wszystkim pracom, które tutaj są, ale w środku, wewnątrz jest też czymś innym. Jest trochę taką ścianą płaczu, ale też takim miejscem trochę jak studio, to znaczy jest tam pytanie, co nas łączy i każdy, kto będzie miał ochotę w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na to, ma tam do dyspozycji narzędzia, farbę, węgle, także zapraszam bardzo. W samej synagodze w wejściu są dwie takie belki konstrukcyjne, i tak się też nazywają, które są jakimś odniesieniem się w ogóle do takiego stałego elementu i można powiedzieć konstrukcyjnego elementu relacji diaspory żydowskiej z mieszkańcami, którzy ich goszczą w różny sposób, więc myślę, że wszystko, co tam jest, nic więcej nie ma do dodania. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci. Jeszcze Krzysio Visconti do nas nie przyszedł. On robił warsztaty. Chciałem, żeby on tym opowiedział. To jest mój przyjaciel z Berlina. Dzień dobry. No właśnie, ja zostałem zaproszony, zaproponowałem prowadzenie warsztatów. To był mój wkład w projekt Nomada. Tak naprawdę to więcej o tym opowiem krótko przed projekcją, która odbędzie się, jak zapadnie zmrok, gdzieś pewnie 15 po 8 na tamtej ścianie, na fasadzie domu modlitwy. Dziękuję. Dziękuję ci, Krzysztof. Czekam na Artura, ale my z Arturem przygotowaliśmy jeszcze takie poważne wydarzenie dla was, więc czekam na sygnał od niego. Ponieważ chcielibyśmy zaprezentować wam torę, którą namalowaliśmy wspólnie, i to jest projekt Artura. Pomagały mu uczennice z Liceum Plastycznego w Kielcach i wszystkim uczennicom, które pomagały i Arturowi, i nam, i uczniom. Słusznie. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Zrobiliście to świetnie. Poza tym, że wykazaliście się właśnie takim otwartym gestem i życzliwością, to zrobiliście to świetnie. Bardzo mi się podobają wasze prace. Dziękuję. Chciałem ci podziękować, że to wszystko ogarniałeś i ogarniać będziesz, mam nadzieję. I bardzo ci dziękuję, bo ty jesteś współautorem tego projektu. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Autorów jest więcej, więc dziękuję też państwu za przybycie. Bardzo chciałem podziękować cudownej ekipie technicznej, Markowi, Robertowi, bez których ten projekt by się nie wydarzył w takiej formie. Chłopaki gdzieś tam stoją. O, jeszcze tam pan w czerwonej koszulce i pan obok. Przepraszam, że ja imion nie wszystkich dobrze wymieniłem pewnie. Bez was po prostu by tego nie było. No i tyle. Tak, prosiła mnie o to, żeby zaprosić ją na końcu. I zapraszam cię tutaj, Anna Rotenberg. Każdy projekt, do którego mnie Paweł zaprasza, jest inny. I nie będę o tych projektach mówić, ale chcę powiedzieć o tym, jak tu jechałam. W pięknym pejzażu. Był taki pewien odcinek, gdzie droga szła takim tunelem wśród drzew. I takie przede mną się rozciągały plany rozmaitych kolorów, bo część rzeczy była we mgle, a część oświetlona słońcem. I pomyślałam sobie o tym, że może przyjechali tu kiedyś ludzie, którzy się w tym pejzażu zakochali. I tak jak mówi Joanna Rejkowska, próbowali się w nim zakorzenić. Ale przyszedł moment, że zostali wykorzenieni. Najpierw podczas wojny, a kiedy wrócili do tych swoich korzeni po wojnie, znowu ich od tych korzeni odcięto.
minęły lata i społeczność miejscowa przypomniała sobie o tym, że była bożnica, że jakieś święto kuczek było, że coś tu, była jakaś społeczność, do której Paweł otworzył drzwi. To znaczy otworzył ją na cmentarz, na którym już nie ma śladów tej społeczności. Ale ważne, że te drzwi zostały otwarte. I teraz do tego pięknego pejzażu przyjeżdżają zupełnie nowi ludzie, którzy może chcieliby się tutaj znowu zakorzenić. Myślę, że powinniśmy otworzyć przed nimi te bramy. Dziękuję. Dziękuję. A ja jeszcze zdążyłem zamknąć furtkę przed naszym przyjacielem, który przyjechał tutaj na ostatnią chwilę, Robertem Manowskim, którego przepraszam, że nie zaprosiłem do tej pory, ponieważ pokażę dzisiaj swój pierwszy raz, pierwszy film animowany. Za moją sprawą, czyli Paweł zaprosił mnie i jestem bardzo zaszczycony, jednak pozwoliłem sobie być takim troszeczkę wprowadzającym innego ważnego artystę dla Pawła i dla mnie, czyli będzie to krótki film, bardzo krótki, który przywoła postać Bruno Schulza. Ważny dla nas artysta, który na pewno jego duch gdzieś tutaj może nam patronować. Oczywiście pewnie młodzieży kieleckiej Bruno Schulz kojarzy się bardziej z kapelą rockową, ale mam nadzieję, że ta krótka przywołanie właśnie w tej formie krótkiej, lalkowej będzie jakąś energią, która też rozładuje troszeczkę chmur, które były nad tymi postaciami. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki, Robert. Jeszcze szukamy Władka Kieniorskiego. Jakiego kiniora, który na pewno jest gdzieś tutaj, bo będzie grał z naszymi przyjaciółmi, ponieważ też jest naszym przyjacielem. O, ktoś nam macha. Idę. To w takim razie podejdę do niego, a państwo jeszcze chwilę poczekają.